Hej Wam wszystkim w kolejnym filmiku. To będzie taki łączony filmik. Dzisiaj jestem jeszcze w domu i obiecałam Wam, że nagram mój closet tour, wardrobe tour, jakkolwiek się to nazywa. Ale też wspomniałam chyba w jakimś filmiku, że będzie to w innej formie niż ostatnio. A to dlatego, że podobają mi się takie pokazywane te filmiki. Wiem, że mój będzie dużo dłuższy niż takie normalne, minimalistyczne, przeważnie takich osób podróżujących po świecie, bo ja mam więcej rzeczy, ale nie szkodzi, zbiorę się w sobie i postaram się jak najszybciej o tym opowiedzieć. I tutaj będzie taki krótki wstęp, tak jakby, bo mam tutaj tylko takie stricte letnie rzeczy, w których jeszcze nie mogę chodzić, a całą resztę pokażę Wam z Krakowa już. Przechodzimy do rzeczy, bo i tak będzie filmik trwał całą wieczność. Pokażę Wam tak na szybko, bo bardzo dużo z tych rzeczy już widzieliście, więc zacznę od tego, że nie pokażę Wam kurtek, bo mam jeden czarny, zwykły płaszcz, który już jest u rodziców w garderobie razem z innymi kurtkami, bo nie będę go już używała. Trzy rzeczy, które odłożyłam sobie, bo one muszą zostać przerobione przez moją mamę. I pierwszy to jest ten taki tank top. Już widzieliście go, on jest taki miętowy. Mam go chyba z Primarka i ma małą plamkę z tyłu, więc mam nadzieję, że jakoś to się da, nie wiem, zaszyć albo coś w tym stylu, mama na pewno wymyśli. Tutaj te spodnie, moje ukochane spodnie, haremki takie, cudowne są, no nie powiecie mi, że nie są piękne, ale one są bardzo one są bardzo cienkie, więc między udami tutaj one mi się przecierają po prostu i robią się takie dziurki, więc chciałabym, żeby mama mi tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie uda się ścierają i ogólnie tak w tym miejscu, tam na dole, żeby mi coś naszyła, żeby też nie prześwitywało to za bardzo. Jeszcze jedne spodnie do przerobienia to są takie czarne shorty z takiego bardziej eleganckiego materiału z koronkami i one są po prostu za duże, one są ogromne i nawet z gumką mi spadają z tyłka, bo to jest rozmiar 48, nie było mniejszych i je wzięłam i przechodziłam te wakacje, ale naprawdę są ogromne, więc mam nadzieję, że mama mi je poszywa i mi je zmniejszy. Tutaj taka narzutka z koronki, też ją widzieliście już dużo razy. Uwielbiam ją też na lato, chodzę w niej co chwilę. I spodnie jeszcze, trzy pary spodni, takich shortów, tak. Jedne to są takie kwiatowe. Kuzynka mi je kupiła, też już rok temu je widzieliście. Raczej w tym wardrobe tour, bardzo je lubię. Tak, te stare moje spodenki, też je uwielbiam po prostu. Kupiłam je jakieś 3 lata temu, jak jechałam do Grecji i one też są już trochę za duże, bo się ponaciągały. I takie są sprane, ale uwielbiam je, uwielbiam ten wzór ogólnie, taki morze mi przypomina i takie, takie jakby azteckie wzory, ale właśnie w takim morskim stylu, no bo to jest biało-niebieski, nie wiem, może to jest tylko moje urojenie, ale bardzo lubię te spodnie i dopóki one mi się nie rozpadną, to będę w nich chodziła. I takie zwykłe czarne z Decathlonu chyba. Tutaj zaczynają się sukienki. To jest sukienka taka brzoskwiniowa. Widzieliście mnie w niej w filmikach już na pewno, w letnim moim makijażu. I to jest taka zwykła na ramionczkach tutaj ścięta. Tutaj trochę taka rozkloszowana, ale to się ładnie wszystko układa, więc tak, na lato, na, tak bardziej na podomu, ale uwielbiam ją, jest cudowna, jest piękna i to jest mój kolor, to jest po prostu mój kolor. I druga sukienka jest w podobnym stylu, tylko jest szara i z rękawkiem. Nie wiem,
czy w niej będę chodzić. Nie chcę jej oddawać, bo ostatnio polubiłam w lecie nosić sukienki, więc zamiast kupować coś nowego, to zostawię sobie ją na te wakacje i po wakacjach zadecyduję, czy wystarczająco dużo w niej chodziłam, żeby ona została, czy też nie. Tutaj mam jeszcze same tank topy. Tak, ten też go uwielbiam, kupiłam go wtedy, co te niebiesko-białe spodenki. Jest taki zwykły, trochę już też jest pospierany, ale ten kolor to jest, Boże, to jest piękny kolor. Uwielbiam takie dające po oczach kolory na lato. Bardzo często chodzę w tej koszulce, tak jak i w tej białej z ananasem. Ten ananas już jest też pospierany. I tu mam jeszcze taki niebieski. Mógłby być jaśniejszy, bo ja poluję na taki błękitny top jakiś. No ale ten też jest fajny, też go lubię. Więc nawet tak na poddomu będzie. To znaczy, no wiecie, do chodzenia, nie na jakieś wielkie wyjścia. I tu mam jeszcze jeden taki sam właśnie tank top, ale teraz zauważyłam, że on jest tutaj cały brudny na dole, nie wiem z czego. I nie wiem, czy go sobie zostawię. Być może właśnie... Jezu, jak wieje. Być może właśnie jak pojadę gdzieś do pracy, no to zawsze się takie coś do latania przyda, co nie będzie szkoda zniszczyć, więc na razie go zostawiam, ale pewnie po wakacjach on odleci. I tyle, to jest wszystko, co mam tutaj. Dwie sukienki, które już widzieliście rok temu, ale pokażę Wam je jeszcze raz. Oczywiście one już będą w Krakowie, bo je biorę już tam. Mam nadzieję, że ciepło się zrobi wkrótce, więc będę mogła w nich chodzić. No i tyle. Resztę zobaczycie za chwilkę. Hej, witam Was już z Krakowa. Mam nadzieję, że światło będzie w sam raz. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie trwał wieczność, bo ta część z mojego domu rodzinnego już trwała 10 minut, więc nie wiem, jak ja to zmontuję. Tym bardziej, że większość ciuchów mam tu, no ale już nie przedłużając, zaraz Wam pokazuję rzeczy. Tak, tam pewnie widzicie moją otwartą szafę, a tutaj mam takie wierzchnie okrycia. To jest taki płaszczyk, w którym coraz rzadziej chodzę w tym roku. Nie użyłam go ani razu, bo właśnie z bardzo zimnej pogody przeszliśmy w upały, więc nie użyłam tego dużo razy. To jest mój ulubiony sweterek na wiosnę, na jesień jest bardzo ciepły, wbrew pozorom. Uwielbiam go. Tutaj jest moja jedyna kurtka. Mówiłam, że mam jeszcze płaszcz, ale on już jest w domu rodzinnym na strychu. A to jest taka kurtka, w środku miała polar, więc ona może być i zimowa, i taka przejściowa. A tutaj mam moją koszulę, którą już widzieliście ostatnio, taka biała, zwykła, z długim rękawem. Tutaj prawie wszystko widzieliście. To jest moja ulubiona taka bluzeczka brzoskwiniowa. Bardzo ją lubię, ona ma już, nie wiem, z 4 lata, 5, nie wiem, 4 chyba i... Uwielbiam ten kolor i te koronki, naprawdę bardzo ją lubię. To też już widzieliście, to jest z Primarka, też ma już ile? 2 lata, ponad, prawie 3. I no jeszcze się jakoś trzyma, jest bardzo cieniutka, już się zrobiła naprawdę taka bardzo cienka, ale jeszcze ją używam i wymęczę ją do samego końca, bo bardzo ją lubię. To jest koszula, taka różowa, z długim rękawem, moja jedyna już teraz koszula, oprócz tej białej, ale tą białą używam tylko na jakieś specjalne wyjścia, typu na egzamin czy na rozmowę o pracę, a ta jest tak może na wyjście jakieś, do baru, gdzieś tam ze znajomymi, z długim rękawem też już ją widzieliście. I tak, tutaj jest ta biała moja koszulka z taką koronką, też już ją widzieliście. Ostatnio, tym wardrobe tour,
A to jest to moje kimono nowe, które kupiłam na Vinted i bardzo je lubię, jest super, uwielbiam ten wzór. I mam jeszcze moje trzy sukienki, takie może wyjściowe. Dwie już widzieliście, czyli tą taką zwykłą czarną jest poobierana, muszę ją powyczyszczać trochę, bo nie wiem, jakieś śmietki tu są, uwielbiam ją. Tak samo jak tą, to jest chyba jednak moja ulubiona. Ona dla mnie jest po prostu jak, nie wiem, jak zachód słońca nad morzem, jest cudowna. Uwielbiam ją i to jest w miarę nowa sukienka, kupiłam ją też na Vinted jeszcze w zimie i byłam w niej dopiero chyba dwa razy, bo w zimie jakoś się nie odważyłam, bo ona jest bardzo cieniutka, ale naprawdę bardzo fajnie mi się spisała i ją bardzo lubię. Tutaj mam moje swetry zimowe i większość z nich też już widzieliście i chcę Wam je pokazać szybko i zawieźć je do domu, bo nie będę ich używała. I to jest ten taki kardigan długi, który widzieliście w tym moim Vinted haul, tak jak i ten sweterek, uwielbiam go, ale już jest na niego za ciepło. I ten sweterek widzieliście właśnie no prawie rok temu, pół roku temu w tym moim wardrobe tour. Uwielbiam go i będę go nosić do końca i tego chyba nie widzieliście. To też kupiłam kiedyś na Vinted. To jest taki biały, zwykły sweterek, a widzieliście go na pewno w jakimś filmie. Jest biały, on jest taki beżowy i jest bardzo długi. Do leggingsów bardzo fajnie wygląda i naprawdę bardzo go lubię. Jest taki wielki oversize i super mi się sprawuje. Moje bluzy i bluzki z długim rękawem. I tak, chciałabym przelecieć szybko z Wami te trzy. To już widzieliście taką w paski na pewno, tak samo jak i tę bluzę. Ona jest taka bardziej na podomu, bo jest już krótkim rękawem, ma jakąś tam plamę i w ogóle, ale ją uwielbiam i ten kolor jest cudowny, więc jej nie pozbędę. Ta taka bluzka, bluzo-bluzka z Bambi, też ją widzieliście w wielu filmikach, to są już stare rzeczy. Więc nie będę tutaj zbędnie przedłużała, a chciałabym się skupić na tych dwóch bluzach. To jest jedna taka na zamek, która ma od środka taki polar, jest super ciepła, naprawdę jest cudowna. Tutaj ma też na palec takie, żebyście sobie mogli włożyć rękę. A z tyłu ma napis Powered by Plants i to jest bluza, którą sobie zamówiłam na Walls. Some Culture. Nie wiem, jak to się czyta tak naprawdę, no ale improwizuję. I ta bluza jest cudowna, jest taka mięciutka, już dużo razy była prana. Jest droga. Jest naprawdę droga, ale uwielbiam tę markę. Naprawdę oni dają tam 10 czy 20% na organizacje właśnie, które pomagają zwierzętom. Dziewczyna, która ma tę markę, jest super miła, jest cudowna i naprawdę warto wspierać takie małe, rozwijające się marki, które niosą ze sobą przesłanie. I to jest właśnie taka na zamek bluza, którą uwielbiam, ale tę chyba lubię bardziej, bo ona jest bez zamka, też z kapturem. Ona jest tutaj szersza, taka wielka jest, bo to jest chyba XL, a tam to jest L-ka. Więc to jest rozmiar większy niż ja noszę. I tak, tutaj jest napisane The earth was made for all beings, not only human beings. Więc takie przesłanie też bardzo mi się podoba naprawdę. I ja w tej bluzie mogę mieszkać po prostu, uwielbiam ją. I nie wiem, co zrobię, jak przyjdzie lato, będę, nie wiem, wyjadę chyba do Norwegii, żeby nosić tą bluzę. Bo naprawdę jest tak mięciutka, jest tak wygodna i też była droga, no ale jeśli chcecie zainwestować w dobrej jakości ubrania, które zostały zrobione w godnych warunkach dla ludzi, w małych fabrykach, to naprawdę polecam Wam Wholesome Culture, podlinkuję na pewno na dole. Zostały nam spodnie, już Wam pokazuję. Wszystkie po kolei, to są takie zwykłe dresy, takie
bardzo flowy i bardzo cieniutkie, które kupiła mama, nawet nie wiem gdzie, Pepko chyba. Ogólnie nie kupuję w sieciówkach, wiecie o tym, ale no czasami nie mam ochoty wydawać, nie wiem, 200 zł na spodnie, które zostały zrobione w godnych warunkach. Naprawdę, no też mnie na to nie stać. Gdyby nie było na to stać, to wszystkie ubrania byłyby właśnie z takich firm. Te spodnie, rybaczki do ćwiczeń mam już też odkąd byłam w Hiszpanii. One są z Primarka i bardzo fajnie się spisują i dobrze się trzymają. Naprawdę jakoś jest super, nic się z nimi nie dzieje, a noszę je naprawdę często. Tutaj są zwykłe leginsy z tej marki Domius, z Decathlonu. To są takie grubsze leginsy, te takie modelujące jakby. Bardzo je lubię. Wszystkie leginsy mi się przecierają między udami już po miesiącu, po dwóch maksymalnie, a te mi się trzymają już od listopada, więc... Tu mam jedne jeansy stare, też widzieliście. Rzadko w nich chodzę, ale no tutaj mi się zaczynają już przecierać, ojej. Więc jak znowu zrobi mi się w nich tutaj dziura, to już koniec, już je oddaję. I nie będę kupowała raczej nowych, bo nie mam potrzeby na posiadanie jeansów jakoś, nie wiem. To są te spodnie, kropeczki. Bardzo rzadko w nich chodzę, naprawdę. Ja je dostałam w Hiszpanii, nie wiem skąd one są, rzadko w nich chodzę, podobno mi w nich ładnie i w ogóle, jak chcę się bardziej wystroić, to pewnie je zostawię, bo też no, dużo miejsca nie zajmują, a są fajne, więc dopóki mi się nie zniszczą, to one zostaną ze mną. No i to są te spodnie, które Wam pokazywałam, takie w Vinted Haul. To są dwa t-shirty takie na podomu do latania. Na pewno będę w nich chodziła w lecie, jak będę coś robiła koło domu, czy będę pracowała, mam nadzieję. I tak, na pewno je znacie, to jest ten biały, taki niebieski, ten miętowy taki, no i ten, który mam na sobie, biały, taki bardzo cieniutki, zwiewny i duży. I mam jeszcze ten taki granatowy, ale on się suszy, bo robiłam wczoraj pranie. Tylko tak, tylko ten t-shirt się suszy, wszystko inne jest wyprane i Wam pokazałam. Więc to są t-shirty takie na podomu. Tutaj mam też już Wam znane moje te tank topy. Nie ma nic nowego, to jest ten fioletowy taki do ćwiczeń. To jest ten granatowy, który uwielbiam. Tutaj mam taki zwykły biały i jest jeszcze biały. Ten z koronką, widzicie? Już nie wiem, jak Wam pokazać, ale taki biały z koronką. T-shirt, takie można powiedzieć na wyjście. Ile ich mam? 5. 5 t-shirtów mam. To jest nowy. Tu ma takie wiązanie jakby tutaj na tej części. Niebieskie, kolor mi się spodobał. Bardzo, bardzo uwielbiam taki kolor. To jest biały t-shirt The Best Things in Life Are Cruelty Free, There's Wholesome Culture i one są tak mięciutkie. Te napisy na pewno nie będą wieczne i one się szybko spiorą, tak mi się wydaje. To znaczy szybko. Ja tą bluzkę mam już pół roku i chodzę w niej non-stop. I troszkę już widać, że te napisy zblakły, ale to jak miękkie są te t-shirty, jak są wygodne i no po prostu to jest cudo. I na przykład moja mama, jak robi pranie w domu i daje wszystkie białe rzeczy do kosza do prasowania i ja potrzebuję tej bluzki, tego t-shirta, to ja po prostu nie muszę patrzeć na ten napis, żeby je znaleźć, tylko czuję, który to jest i wiem, że to jest ten mój i zawsze trafiam. To jest ten t-shirt z Zary, który Wam pokazywałam w Vinted Haul. A to jest druga koszulka, ta z Wholesome Culture. Keep our ocean blue, our planet green and our animals safe. I tu taka fala. Bardzo mi się podoba ta koszulka, naprawdę uwielbiam ją. I też jest super mięciutka. I ostatnia, którą już znacie. Eat veggies, not friends. Taka miętowa.
dwa, powiedzmy. I to jest ostatnia. Mam, tak jak mówiłam, mam ich 5 i nie potrzebuję już raczej nic nowego. Te mi wystarczają. I tak wygląda wszystko w szafie. Tutaj mam jeszcze strój kąpielowy i okulary i czepek na basen. Chodzę na basen. Tutaj jest taki stabilizator na moją kostkę, który rzadko używam, ale czasami się przydaje. Tutaj te swetry, t-shirty i tanktopy, spodnie, bluzy. Tutaj mam ręczniczki jakieś, reszta jest w praniu, jeden ręcznik i pościel. Tu pantofle, te buty muszę oddać, bo się rozwaliły. Kosz na pranie, tutaj te rzeczy wiszące. No i to wszystko. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać, czy lubicie takie wardrobe toury. No od tamtego pierwszego sporo osób mnie o to prosiło i często, więc postanowiłam coś takiego nagrać. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam, że jest to rozbite na dwie części, ale nie chciało mi się zwozić wszystkich rzeczy z domu, żeby tylko Wam pokazać to tutaj. No to by nie miało sensu, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało i że widzimy się w następnym filmie. Pa!